Witajcie, mili goście, na moim stryszku ponownie. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi dwoma stronkami tylko, małymi. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to dzisiaj dużo czasu, bo chyba, nie wiem, czy ktoś ogląda te moje filmiki od początku do końca, bo tak statystyki to różnie to pokazują. No ale wiadomo, nie każdemu dana treść odpowiada, więc ma prawo wejść i po prostu wyjść w każdym momencie, kiedy ma na to ochotę. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi refleksjami na temat dzisiejszych czytań, między innymi właśnie z pierwszego czytania listu do Efezjan. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. I tutaj przypomina mi się list do Rzymian świętego Pawła, gdzie on mówi, o ile to możliwe, jeżeli to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. I tak się zastanawiam właściwie przez lata mojego życia się zastanawiałam, na ile to jest możliwe, żeby zachowywać pokój ze wszystkimi ludźmi, no i doświadczenie mnie nauczyło, że nie jest to możliwe, że po prostu są takie momenty, kiedy trzeba odpuścić i też przypomnieć sobie, przynajmniej ja sobie przypominałam ten fragment z Pisma Świętego, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Więc też można brać z niego przykład i nawet jeżeli ja mam rację, czy tak uważam, że mam rację, to ja nie muszę tego sporu wieść do końca. Mogę w pewnym momencie odpuścić. Mała Tereska na przykład, kiedy miała takie problemy, będąc już w zakonie, to po prostu w momentach, kiedy trudno jej było zaprowadzać jakiś pokój czy zgodę, kiedy też czuła, że ona sama sobie z tym nie poradzi, to po prostu uciekała z tych sytuacji, czy starała się unikać pewnych osób, przynajmniej na jakiś czas, żeby się jakby duchowo, wewnętrznie przygotować na zaprowadzanie tej zgody czy pokoju. Więc nawet to jest takie wyjście, że jeżeli mamy sytuację jakąś beznadziejną, widzimy, że ktoś po prostu nawet szuka tego konfliktu, czy po coś mu jest ten konflikt potrzebny, żeby, nie wiem, wyładować jakieś swoje negatywne emocje przy pomocy takiego konfliktu z nami, to w takim momencie, kiedy jest to tak beznadziejna sytuacja, można po prostu uciekać, jeżeli się nic nie da zrobić. I tutaj święty Paweł w tym liście do Rzymian, on tłumaczy, dlaczego tak nam się dzieje, prawda? Chociaż my mamy dobre intencje, chcielibyśmy zachować pokój ze wszystkimi, to jednak jest to niemożliwe. On mówi tutaj, że gdybyście byli częścią świata, świat kochałby was jako swoją własność. A ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. Tutaj są słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana. Tutaj Pan Jezus sam to wyjaśnia, że, bo ja chyba się pomyliłam tu na początku, myślałam, że to jest z listu do Rzymian, a to są słowa samego Pana Jezusa, który mówi o tym świecie, który się kieruje pożądliwościami, chciwością. I po prostu wiadomo, że jeżeli my się kierujemy innymi wartościami, to jesteśmy dla tego świata jakimś wyrzutem sumienia, jakimś kamieniem w bucie, prawda? I za to świat nas nienawidzi, bo my do niego nie należymy
i przez to on nas nie akceptuje. Ci ludzie ze świata, którzy żyją innymi wartościami, dla nich też to jest nie do pojęcia, to jest denerwujące, frustrujące. I tak to wygląda. Także nie musimy się ani dziwić, prawda, ani sami się martwić tym, że nie jesteśmy w stanie ze wszystkimi żyć w pokoju. Ale też Słowo Boże mówi, żeby jeżeli ze strony tego świata spotykają nas jakieś przykrości, niesprawiedliwości, to też nie powinniśmy złem za zło odpłacać, ani też nie chodzić po sądach, nie walczyć w jakiś agresywny sposób o sprawiedliwość, bo też jest taki przykład, prawda, kiedy nagle ktoś tam podbiega do Pana Jezusa i mówi: powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił majątkiem. I Pan Jezus mówi, nie, że kto mnie uczynił sędzią nad wami. I wtedy od razu to sprawia, że zaczyna opowiadać im przypowieść o człowieku, któremu bardzo obrodziło i który postanowił większe spichlerze sobie pobudować. I Pan Bóg do niego mówi: głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz. I podobno tutaj Pan Jezus przepowiedział, co się stanie z tym bratem takim chciwym, tego człowieka, który domagał się sprawiedliwości, że ten brat taki chciwy, który tak bardzo grabił do siebie, że nawet nie podzielił się z bratem, że podobno ten brat zmarł i zostawił swój majątek, w domyśle pewnie też temu bratu, który domagał się sprawiedliwości. I teraz o co tutaj chodzi? Po prostu naprawdę to jest wielka mądrość biblijna, żeby z takimi ludźmi ze świata nie procesować się, nie kłócić, jeżeli chcą wam zabrać część majątku, którą powinni się podzielić, to po prostu zostawić im to. Niech to wezmą. Jeżeli my się kierujemy Bożą sprawiedliwością, w sensie Bożymi przykazaniami, Bożymi radami ewangelicznymi, to jeżeli Pan Bóg będzie chciał, to On nam to odda z nawiązką, prawda? Widząc, że staramy się postępować według Jego reguł, On nam to odda. Natomiast wykłócanie się z kimś, chodzenie po sądach, to wymaga tyle energii, tyle zdrowia, kompletnie traci się tą relację z daną osobą. A jeżeli jej to zostawiamy, to po prostu gromadzimy węgle rozżarzone na jej głowie i może to być pomocą w nawróceniu dla tej osoby. Więc to nie jest wyraz jakiejś naszej naiwności czy tego, że my nie widzimy tej sytuacji, nie widzimy tej niesprawiedliwości. My to widzimy, ale z drugiej strony nie chcemy wieść tego sporu do końca, nie chcemy wyrywać tej części, która jest nam słusznie należna, tylko po prostu w imię dobrych relacji, w imię zgody w rodzinie, po prostu to odpuszczamy. I powiem wam, że mnie się to wydarzyło, czy nam w rodzinie, nawet kilka razy, że odpuściliśmy takie rzeczy, takie sprawy. No i dobrze jest siedzieć w spokoju, nie stresować się tym, tylko patrzeć, jak działa Pan Bóg w tych sytuacjach. I On naprawdę działa. Nie mogę tutaj opowiadać, bo to są to sprawy osobiste, ale warto jest w imię tego pokoju w rodzinie, czy wśród przyjaciół, wśród znajomych, czy we wspólnotach,
Warto jest tą sprawiedliwość zostawić Panu Bogu, wyznaczanie sprawiedliwości, bo On zawsze ją przeprowadzi w sposób godny, w sposób naprawdę sprawiedliwy, bo my, wiadomo, kierujemy się też emocjami, nasza psychika, nasz duch, nasza dusza jest w jakiś tam sposób też skażona tymi namiętnościami tego świata, więc wyznaczanie sprawiedliwości przez siebie nigdy nie będzie takie czyste. Co tutaj jeszcze sobie zapisałam? Dzisiaj jest psalm 24 i tam jest mowa o tym, piękny w ogóle psalm, bardzo dużo mówiący o jedności, więc pięknie też pasuje do dzisiejszych czytań. Kto wstąpi na górę Pana? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Prawda? Czyli jeżeli ja bardzo lgnę do marności, do tego spadku jakiegoś, do tych pieniędzy, do tych zasobów, to po prostu za wszelką cenę nie pozwolę sobie ich wyrwać z rąk, tylko będę tego bronić jak niepodległości, za cenę relacji, za cenę zgody w rodzinie. I co tutaj dalej? Święty Paweł w liście do Efezjan dzisiaj mówi, zachęca właśnie, żeby zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Niesamowity jest ten tekst, to by można siedzieć i nad tym się zastanawiać godzinami. O tej jedności, prawda, że Pan Bóg wszystko w sobie jednoczy. On we wszystkich działa, On wszystkim daje taką samą nadzieję, taką samą wiarę, ten sam chrzest. I On we wszystkich i przez wszystkich działa, a także działa ponad wszystkimi. Taka niesamowita kosmologia, znaczy taki ład niesamowity w tej rzeczywistości duchowej, fizycznej, wszelakiej. Takie Boże Królestwo, które już jest pomiędzy nami, którego możemy doświadczać właśnie przez tą jedność, przez ten pokój. I co tutaj sobie jeszcze zapisałam, że Pan Bóg działa przez wszystkich i we wszystkich, czyli każdy w naszym otoczeniu, każdy człowiek, każda osoba jest ważna. I ojciec Mietek mówił, że w klasztorze powinno się wysłuchać nie tylko tych, którzy są mądrzy, którzy są wiekowi, doświadczeni, którzy potrafią pięknie doradzić i pięknie wszystko obmyśleć, zaradzić na wszelkie jakieś trudności, ale też trzeba wysłuchać tego najmniejszego, ostatniego braciszka, bo przez niego też przemawia Pan Bóg. I jeżeli w jakimś klasztorze, czy w jakimś zgromadzeniu, we wspólnocie nie słucha się tych ostatnich osób, to jest to z wielką szkodą dla jedności, dla postępu takiej wspólnoty czy rodziny, także w rodzinie też. Wszyscy powinni się czuć ważni, wszyscy powinni się czuć też, wszyscy powinni być wysłuchani. Także tyle chyba na dzisiaj moich refleksji. Usiłujcie, jeszcze raz przeczytam, usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Czyli tego sobie i Wam życzę, żeby dzisiaj postarać się zaprowadzać pokój w swoim otoczeniu,
o ile to jest możliwe, oczywiście. Jeżeli jest to całkowicie niemożliwe, a wręcz wasza obecność czy wasze postępowanie wprowadza niepokój, niezgodę, jakieś gwałtowne reakcje, na które nie jesteście w stanie już nic zaradzić, to po prostu trzeba uciekać z takiego miejsca, od takich ludzi, po to, żeby zachować pokój, chociaż taki. Także chyba wszystko na dzisiaj. Dzisiaj już pochmurno się zrobiło, także, ale nie szkodzi. Taki dzień też jest potrzebny. Wczoraj nam słoneczko pięknie świeciło, więc mogliśmy zobaczyć, gdzie należy jeszcze skorygować malowanie ścian, gdzie tam jest jeszcze nierówno. A dzisiaj już tak będziemy powoli zmierzać może do półfinału tego naszego remontu. No nic. Pozdrawiam was serdecznie. Z Panem Bogiem. Do jutra.